Cześć, witam Was, drodzy widzowie, i serdecznie pozdrawiam. Wszystko wskazuje, że dzisiaj wybierzemy się do Svartalheimu. Sindri potrzebuje z nami pomówić, albo to my i bardziej potrzebujemy. Zatem wysłuchajmy go, co ma nam do powiedzenia. Jak odblokować światy? Potrzebujemy czegoś z zaplecza warsztatu. Chodźcie i przynieście głowę. Dobrze. Gdzie dokładnie przebywa Dyr? Jest uwięziony w jakiejś kopalni. Tylko tyle wiemy. W tym świecie aż się roi od kopalni. Trzeba zawęzić obszar poszukiwań. O, wiem! Pogadajcie z Durlinem. Kto to? To nasz kuzyn, tak jakby. Pracuje w Biurze Bezpieczeństwa w mieście. Powinien mieć dostęp do szczegółowych danych o kopalniach. No i wiem, że nie przepada za Odynem. Dlatego twoja mama szukała u niego pomocy, kiedy próbowała wszcząć rebelię. Gotowy? Rebelię? Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem. Przywódca rebelii, który znał mamę? Brzmi jak strzał w dziesiątkę. Chyba przegapiłeś moje... Tada! No cóż, mówi się trudno. Zaraz wszystko na Oliwie. Spotkamy się przy bramie na zewnątrz. Przywódca rebelii? Durlin? Przywódca z niego jak z koziej dupy trąba. Ha? A ty? Ty to pamiętasz wszystko tak, jak chciałbyś pamiętać, no nie? Wydaje ci się pewnie, że Durlin już przebiera nogami na myśl o spotkaniu z przybłędami szukającymi guza. Co masz na myśli? Pomoże nam czy nie? Nieważne. Nie mam w zwyczaju wyrażać się niepochlebnie o mojej własnej rodzinie. Z wyjątkiem tego tu, Patafiana. Gadaj zdrów. Dobra, idź psuć krew Durlinowi. Sam się przekonasz, jaki jest. Tylko wiedz, że możesz się zdziwić, jeśli przywykłeś do przyjaznych krasnoludów. Przygotuj się, że będzie ciągle zrzędził i w ogóle dziwnie gadał. Kontrast między wami wydaje się porażający. Jakby tu nikt nie marudził i nie gadał ciągle, nie? Zawsze chciałem odwiedzić wasz świat. Svartalfheim wydaje się wyjątkowy. Svartalfheim? Głupia nazwa asów. Wyglądamy ci na ciemne elfy? A, no tak. Macie dla niego inną nazwę. Nidavellir. To również nazwa jego stolicy. To tam znajdziecie Durlina. To miasto przerodziło się w wylęgarnię fanatyków Odyna. Dzisiaj żaden szanujący się krasnolud nie postawi tam nogi. Przykre, ale prawdziwe. Dobrze, wygląda na to, że wyczerpaliśmy opcje dialogowe. Wyjdźmy zatem na zewnątrz. Ciekawa to była historia o ich krewniaku. Będziemy potrzebować bifrostu i głowy. Brok, ty to wtykaj. A, czyli to z tym potrzebujecie mojej pomocy. Otóż to. Urządzenie jest dostosowane do twoich rozmiarów. Dzięki niemu łatwiej przyjrzysz się problemowi tymi twoimi oczami z bifrostu. Dobrze. Czyli mogę jakoś tym sterować? O nie. Nie. To macie utrzymać w miejscu, kiedy będziemy ci świecić w oczy. Sindri, podła kanalio! Otwórz oczy! Szybko! Miałem nadzieję, że nie będę musiał użyć zacisków do powiek. Dalej! Dobrze. Naprawdę zabawne to jest. Strzel! To wciąż nieprzyjemne! Teraz my! Chodź, szybko! Idę już, idę! Na jajach Lesber! Za co to było? Wkrótce się przekonasz. Muszę tylko poprawić... Już, gotowe. Widzisz? Zero trwałych uszkodzeń. Sam zaraz doznasz trwałych uszkodzeń. Kratosie, rzuć mną, żeby dostał rogami! Co? Na żartach się nie znasz, stary capie? Bifrost jest uszkodzony. Teraz, kiedy do korzystania z bram służą nasiona Yggdrasilu, nie będziesz już potrzebować stołu ani bifrostu. Był dla mnie źródłem światła. Okej, rozumiem.
Coś wymyślę, ale najpierw podejdź. Pokażę ci, jak to teraz działa. Dobra, wyceluj klucz w runę Svartalfheimu, idę po prawej, a potem się skoncentruj. Mityczna brama. Traficie na mokradła w pobliżu miasta Nidavellir. Udajcie się na rynek i podpytajcie o Durlina w tawernie. Na pewno będą go tam znać? Durlin nigdy nie wylewał za kołnierz. Oczywiście mógł się zmienić przez lata, ale znając go, wątpię. Chciałeś iść z nami? O, mógłbym tam wpaść, ale mokradła są mokre. I pełno tam ponurników, niebezpiecznych, oślizgłych, śmierdzących. Powodzenia! Dzięki. Chwilę, co? Powodzenia! Wow, czujecie to? Co takiego? No, wszystko, powietrze, jest ciepło. Trzeba przyznać, to jakieś pustynne klimaty. No ale w ten sposób będziemy zwiedzać już jeden z pierwszych światów. Chyba możemy użyć tej łodzi, jeśli zdołam ją wyciągnąć. Ostrożnie. Da radę czy nie? Obstawiajcie w komentarzach. O cholera, co to za gówna? Czemu są takie szybkie? No to jakieś gówna. Atak! Za tobą! Kolejny pełzacz z lewej! Tak nie da rady? Nie lubię z takimi małymi stworami walczyć. Nista! Ta przygoda zapowiada się interesująco. Atreusie, byłeś nieostrożny. Ale wyciągnąłem łódź. Możemy popłynąć tymi kanałami. Po co ten łańcuch nad wodą? To mnie zastanawia. Tylko, że chwilowo go tu nie ma. Dobra, łódką w drogę. Zapowiada się ciekawa historia w tym świecie. Nie mogę uwierzyć, że mama przewodziła tu rebelii przeciwko Odynowi i nigdy o tym nie wspomniała. Mogło to mieć związek z faktem, że rebelia nie do końca się powiodła. Przeszłość twojej matki była jej prywatną sprawą. Pytałeś ją o to? Skup się na wodzie, wypatruj surowców. Dokładnie pamiętam z poprzedniej części, że we wodzie można było coś znaleźć. Jeśli nigdy nie pytałeś mamy o przeszłość, to o czym rozmawialiście, gdy się poznaliście? Po prostu powiedziałeś jej: kobieto, pilnuj domu, ja idę łowić ryby w rzece. I wyszedłeś na 5 dni? Nie. Łowiła ryby znacznie lepiej ode mnie. No nie zostawimy tu na rzece żadnego sreberka. Ale tam widziałem miejsce, tutaj jak opłyniemy sobie, gdzie byśmy mogli prawdopodobnie przycumować i poeksplorować tereny. Więc w tym momencie to zrobimy tutaj. Wydaje mi się, to coś do wzięcia, nie za bardzo. Strasznie zwrotna ta łódka swoją drogą. Nieprzyzwyczajony jestem do takiej zwrotności.
A tu jaszczureczki, zobaczcie jakie ładne. To chyba nie koniec tu, tak mi się wydaje przynajmniej, żebyśmy mogli w prawo jakoś dostać się. Przynajmniej tak to wygląda. Ale nie widzę żadnego miejsca, którędy byśmy mogli się tam dostać. Może w przyszłości. Ale zobaczcie, no tam zdecydowanie coś jest. O, tam na górze jakieś szkarłactwa. Beciuszek bym nie chciał pominąć. Niekoniecznie chcę każdy centymetr kwadratowy rzeki zwiedzać, ale beczki akurat tak, jak najbardziej. To koło blokuje kanał. Jeśli zdołasz je przekręcić, będziemy mogli się przedostać. Czyli to są mokradła. Trafna nazwa. To bagno. Oczy mnie pieką od tego zapachu. Wiesz co? Faktycznie zapach jest o wiele mocniejszy niż go zapamiętałem. Ścieżka prowadzi dalej po drugiej stronie gejzera. Voila, tak mi się wydawało, że coś będzie z tym. Tutaj leci też woda. O kurcze, pamiętacie te zagadeczki? Trzeba było ustrzelić te wszystkie runy. Zaraz, zaraz, jedną jeszcze tu widziałem. Trafimy. To pierwszy lewiatan by nam... Pięknie, jeszcze jedna nam pozostała. Okej, mamy ostatnią. Skrzynia otwarta. Jakżeby mogło być inaczej. Miałem przez chwilę wrażenie, że tu coś było do podniesienia. O, dokładnie jest tu. Krasnoludzkiego ruchu oporu. Opaska Hreidmara. Ojca kilku krasnoludów, których możesz znać. Brok może być tym zainteresowany. Lepiej dać to jemu, niż tu zostawić. Też, drodzy widzowie, dajcie znać, czy wszystkie te podpowiedzi wam pokazywać. Wy sobie wtedy film spauzujecie bez skrupułów i doczytacie. Kurczę, zdrowie zwiększone i to całkiem sporo. Można się po tym wspinać? Pewnie. To krasnoludzkie budownictwo. Nie wiem, czy można ufać krasnoludom, że to takie wytrzymałe. Chociaż nasza tarcza jak najbardziej. Kurde, to jest okołdyna. Ciekawe, czy spotkał kiedyś mamę i czy brał udział w tej rebelii. To całkiem możliwe. Bóg wojny często stawał w obronie gigantów, choć nie wiem, czy aż tak jasno opowiedział się po ich stronie. No chodź, musi być jakaś szybsza droga na dół. Zdecydowanie jakiś ptaszek tu leciał. Je można było likwidować, jak dobrze pamiętam. Bo teraz straciłem go z pola widzenia. Trudno. Musimy jakoś żyć z tym. Cześć, chłopacy. Dawaj! Jeszcze mnie zwalił tu. Ja!
miejsca! No bo, bracie! O kurde, zaskoczył mnie, skubań. Ten ogłuszony, trzeba się z nim rozprawić. Szybcy! Za tobą, ojcze! Patrzcie, co ja rolowałem. Uwaga, za tobą! Nikt tu nie podejdzie? Ostatni przeciwnik! Nie to, nie chciałem. Szkoda. Po lewej! Ale poleciał. Dobra, dobra. Trochę się z wami, chłopacy, pobawiliśmy. Trochę żyćka straciliśmy. Musimy więc odrobić. Zawsze można skorzystać z tego szału, nie? I wtedy sobie odrobić trochę żyćka. Fantastycznie, skrzyneczka u góry. Te żelazo z pewnością się przyda. Mamy żyćko. Dobra, nie za wiele go, ale zawsze. Nie ma co narzekać. Nie przycisnę się gejzerami. Dobra, musi być jakiś sposób na przekręcenie tego koła. Ej, mógłbyś ostrzegać, jeśli wiesz, że za chwilę wyląduje między twoimi pośladami. Ziemia. Trzęsienie ziemi? Ha, sporadyczne, ale całkiem zwyczajne zjawisko w Svartalfheimie. Ziemia, w której tyle się kopie, musi się czasem buntować. Okej, okay, tu będziemy mieli skróci. Do koła? Że jak? Mamy to. Kółeczko ogarnięte. Możemy frunąć dalej. Koło znalazło się dokładnie tam, gdzie powinno być. Zastanawiam się. Jest tu tak ciepło. Może nie chodzi o to, że zimno jeszcze tu nie dotarło. Tylko po prostu w Svartalfheimie jest inaczej. Tak, chłopcze. Fimbulwinter dotyka każdy ze światów w nieco inny sposób. To dziwne, że Fimbulwinter może być czymś innym niż zimą. W Midgardzie przypomina akurat zimę, a tutaj, jak widzisz, jego efekty są bardziej wybuchowe. Tutejsze gejzery, wspomniany wcześniej zapaszek, wszystko to istniało tu wcześniej, ale teraz przybrało ekstremalną postać. Można się też położyć pod przeszkodą, nie? Dobra, tam są jakieś niebieskie motylki. Niebieskie, pu, żółte. Te soperki też pamiętam z poprzedniej części, ale nie wiem, co to było. Nektar runicznej mocy. Pamiętam, że tam też mogliśmy pływać. I były takie sprzęciorki. O cholera! Artyreusie, lecę!
Skromnie tutaj, a jakże bogato. Nie narzekam na srebro, ale życie by nam się przydało dokładnie. Połowa to nie za wiele. To nadal zbyt mało. Ojcze, w górze. Piękna eksploracja dzisiaj. Żelazo? Surowa skóra. Surowa skóra. Ej, wygląda, że to już teraz musimy lecieć dalej, bo to była droga powrotna. Tak, tak, Atreusie, znaleźliśmy wiele ciekawych fantów. Nic z was, drodzy przyjaciele, tutaj nie wypadło. No nic, słuchajcie. O ile w samouczku nas gra nagradzała. Pozatykali gejzery? Co to nam dało? Musimy wprawić to koło w ruch, ale woda jest zbyt nisko. Spoko, ale tam widzieliśmy jeszcze jedną ścieżkę, więc spróbujemy się udać tu na górę. Może tam będzie rozwiązanie tej zagadki, jak wprawić w ruch to koło. Uwaga, za tobą! Za tobą, uważaj! Nie, nie możemy zginąć. Te spory są wszędzie. No, trzeba przyznać, Atreusie, jest ich tu pełno. Prawie przypłaciliśmy życiem.
chyba czeka nas pierwsza rozkminka. Nie. Po coś tu przyszliśmy. Zastanówmy się. Tu na górze też fajne są te. Co byśmy my mogli tu zrobić? Ale jak prawimy to w ruch, to co nam podniesie tam? Jakbyśmy to zwolnili, tylko nie mam pojęcia jak. To by mogło nam ruszyć tą całość. Zaraz, zaraz. Czemu ty, Atreusie, jesteś tam? Co sądzisz, synu? Łańcuchy. Nie? Słuchajcie, drodzy widzowie, ja znalazłem pomysł. Wydaje się, że tu zamrozimy, to tam ciśnienie będzie większe. Dokładnie. Otwieramy bramę. Słynna krasnoludzka pomysłowość. Wróćmy na łódź. Jeśli krasnoludy z tego świata są jak Grok i Sindri, nie nadają się na sojuszników Odyna. Często tak bywa, że w chwili wyboru widzi się tylko czubek własnego nosa. Odyn zaoferował im ochronę, a sprzeciwianie mu się bywa niebezpieczne. Może gdyby przyszło kilku bogów i pomogło im się mu sprzeciwić? Atreusie, wiesz, że nie po to tu jesteśmy. Tylko żartowałem. Wojna to nie żarty, zwłaszcza gdy mieszają się w nią bogowie. Raczej bym nie obstawiał, że to krasnoludzkie pomysły, tylko fizyka czysta. Nie mogę wpłynąć? Serio? No trudno. Ale myślę, drodzy widzowie, w tej łódeczce, w dzisiejszym odcinku się pożegnamy. Oczywiście kolejny odcinek niebawem na kanale się ukaże, a ja was zachęcam do komentowania i powiedzenia, jak wam się ta seria podoba, ta gra się podoba. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli wam się film podobał. Cześć!